Ulat wróci do Was za chwilkę, za momencik. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj niedziela, ale nie jestem na strzelaniu, więc dzisiaj pojechałem nagrywać filmiki, bo jak pewnie sobie zdajecie sprawę, a zresztą często o tym mówię, mam potężne zaległości. No dzisiaj nadrabiam zaległości, jeżeli chodzi o recenzję replik, bo no jedna już bardzo długo czeka na recenzję i nie mogliśmy wziąć się za jej przebudowę, dopóki tej recenzji nie nagramy, nie zrobimy testów, no bo bądźmy szczerzy, interesują Was testy w stoku, a niekoniecznie już całkowicie przerobionej repliki, więc na tym się dzisiaj skupimy. I jedną taką replikę, która już czekała na recenzję, już nagrywaliśmy i pewnie to już było nawet na kanale i teraz bierzemy się za drugą. Druga repliczka to natomiast jest nowa replika Karasia. Jest to Double Bell, czyli jest to stary boy, gdyż Double Bell to nie wiem, czy to jest rebrand, czy po prostu nowa marka, która wykupiła fabrykę, bo ja nie jestem pewien, jak to się tam wydarzyło. Ale tak to mniej więcej wygląda, czyli mamy do czynienia powiedzmy ze starymi produktami Boya, tylko w nowej szacie, ale w środku też troszkę się zmieniło, bo ja się otwierałem i ją pewnie zaraz zobaczycie. Jaka jest historia tej repliki? Karaś postanowił, że też chce mieć DMR-kę, bo u nas DMR-ka to jest takie powiedzmy już standardowe wyposażenie ekipy. I szukał jakiejś nie za drogiej bazy, żeby nie inwestować za dużo w szkielet, w body i tak dalej. Miał być body w miarę przyzwoite, na tyle, żeby po prostu przyjęło Minecrafta, bo docelowo do tej repliki pójdzie Minecraft, PDIK pewnie generacja trzecia. I tak naprawdę tyle. Chodziło o to, żeby replika była możliwie niedroga i kosztowała niecałe 700. 590 parę dokładnie. Po rabacie tak jakimś, czy to nie, jest... Nie, standardowa cena. I replika kosztowała niecałe 600. Naprawdę kosztowała 600, co jest bardzo niską ceną, bądźmy szczerzy. Na dzisiejsze czasy, bo to jest cena plastikowych Double Igloo, to jest troszeczkę więcej niż spec na Flex, a body jest metalowe. I nie jest takie tragiczne, nie jest złe to body, naprawdę, i w środku też nie jest źle. I przyznam się szczerze, ja jestem już trochę w szoku, jak ta replika się prezentuje za te pieniądze. Na ile ona będzie się prezentować po pewnych przeróbkach, na ile ona będzie sztywna, na ile to będzie ładnie chodzić, to się dopiero okaże. Ale na tą chwilę jesteśmy dość pozytywnie zaskoczeni, ale przejdźmy do początku. Klasycznie zaczniemy od kartona. I co mogę o kartonie powiedzieć? Że jest smutny jak, nie wiem, wrześniowa noc. Listopadowa bardzo. No, listopadowa, gdzie pada deszcz, jest mgła i ogólnie, no dobrze, że kupa z nieba nie leci. Bo karton jest obrzydliwy. Tak jak przed chwilą robiliśmy recenzję G&G, gdzie sam karton prezentuje się ładnie na półce. Jak go dostajesz, otwierasz, też wow. To ja powiem szczerze, jak zacząłem ten karton, to było takie wow, jak można to tak spierdolić. Bo karton jest po prostu niesamowicie smutny. Pomijam, że mamy jakąś listę replik tutaj, więc nawet naklejka jest uniwersalna dla wszystkich. Tak, i tylko mamy znaczek tej repliki, którą dostaliśmy. Tutaj mamy podpisane, że Karaś, jakbym się zastanawiał, czyje to jest. Ale ta replika była u mnie dość krótka, więc dość krótko i nie leżała na stercie innych, więc dość łatwo było mi ją zidentyfikować. Tyle dobrze, że do kartona dostaliśmy, karton ma uchwyt do przenoszenia, więc chociaż tyle jest wygodniej. To kolor żółty, pomijam, niech będzie. I to jest koniec, jeżeli chodzi o ten karton. Od szczytu mamy też jakieś oznaczenia importera. Co do modelu, obstawiam, że one po prostu leżą na półce tą stroną do sprzedawcy, żeby widział, co bierze. Plus z tyłu mamy też jakieś ostrzeżenia, naklejki, warningi. Trochę po chińsku, trochę po angielsku, trochę po polsku. I to jest tyle, no. O karton, ja powiem szczerze, dawno nie widziałem tak badziewnego opakowania, naprawdę. No ale powiedzmy szczerze, replika kosztuje 600 zł, niecałe, więc można to jakoś wybaczyć. Co dostajemy w pudełku? Dostajemy potwierdzenie przeglądu zerowego. To jest, o ile nie się nie mylę, z Taiwangana. Dokładnie. Tak jest, Crackman Team. Mamy chronowanko. Mamy chronowanie od 200, od 420 do 425. Więc rozrzut 5 FPS-ów na kulkach 0,2 w stoku. Całkiem ok. Ja tutaj zmieniłem O-ring i przy testach zrobimy też chronowanie jeszcze jedno. Na cięższych troszkę kulkach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może te wyniki będą lepsze, może się poprawią. Zobaczymy. Dodatkowo dostajemy broszurę.
z listą replik, czarno-białą, smutną, dosłownie jedna kartka A4 złożona na pół. Upierniczona, ale obstawiam, że po prostu się gdzieś tutaj poprzecierała o replikę czy coś. I w środku jest bardzo skrócona instrukcja obsługi. Co ciekawe, aha, other parts. Spis dodatkowych części, czyli możemy dokupić sobie baterię, możemy dokupić sobie ładowarkę, smyczkę i wycior. Ale brak wyciera to naprawdę dla mnie szok. Ty wiesz, że wyciory to nie jest coś, co możesz po prostu zazwyczaj kupić w sklepach tych airsoftowych. Ich po prostu raczej nie ma, a do tego ta replika by potrzebowała dość długiego. Więc tutaj Karaś będzie musiał wykazać się pewną kreatywnością w zdobyciu wyciora, bo ja już chyba nie mam więcej. Mam do świniaka ponad 500, także... A, czyli masz wycior, no to pół biedy, tak? Dodatkowo dostajemy instrukcję, jak wkładać baterię do stałej kolby. Dostajemy, jak ewentualnie zamontować lunetę, bipod, okej. Tak, nie wiedziałem, że ktoś może być tak nieogarnięty, żeby tego nie wiedzieć, ale jak jest, to jest. I mamy trochę takich znaczków, czego nie robić, jak nie zrobić sobie krzywdy. No, powiem szczerze, instrukcja bardzo słaba. Powiem tak, przed chwilą robiłem recenzję G&G. To przepaść, jeżeli chodzi o takie rzeczy, typu instrukcja, opakowanie i tak dalej, jest tak potężna, że aż smutna. No ale, bądźmy szczerzy, cena i trzeba o tym pamiętać. To jest replika za niecałe 600 zł w metalowym korpusie. Dalej, to co dostajemy, to jeszcze high cap, krótki, mały, to jest chyba pojemność około 150 kulek, metalowa obudowa, co fajne, klasyczny hi-pop do M4. My potem będziemy też testować, czy na jakich magazynkach to podaje, bo ja wziąłem chyba 5 rodzajów magów, więc będziemy mogli też to przetestować. I ostatnia rzecz, chyba najważniejsza w tym kartoniku, to jest sama replika, która była w środku, podniosę trochę, o. Ona tutaj dość mocno sobie lata, nic ją tak naprawdę nie trzyma w miejscu. I to, co by ją trzymało oryginalnie, to jest tutaj trytytka, która jest przeciągnięta przez cały karton i ona trzymała tutaj za kolbę, w tym miejscu mniej więcej. A tu powinna być druga, ale ją ktoś wyrwał. A ty ją miałeś czy nie? Nie. I Karaś mówi, że tu jest miejsce na drugą trytytkę i faktycznie są otwory, tylko że tej trytytki nie było, jak przyjechała replika, więc nie wiem, czy to jest replika jakaś pokazowa czy coś. Ciężko mi powiedzieć. No... Powiedzmy, że w miarę zabezpiecza to replikę na transport, ale jaki karton, takie pakowanie. No. Dobra, może przejdźmy do opisu zewnętrznego, bo tam będzie trochę lepiej. Ciekawy jestem, czy skoro nie ma trytytki, to czy i ten wycior nie zniknął jakoś w niewyjaśnionych okolicznościach. Chuk wie, nie? Dobra, tak czy inaczej opisaliśmy karton, który był jaki był, a teraz przechodzimy do samej repliki. I replika już pierwsze takie wrażenie robi dużo lepsze niż karton. Nieporównywalnie lepsze, to znaczy okej, dobra, no powiedzmy niewysoko postawiona poprzeczka, ale jednak. Co pierwsze, to replika waży. To nie jest bardzo lekka replika, to jest replika ważąca chyba około 3,5 kg. W pełni metalowa, z długim, dość ciężkim frontem, bo jest to front, który zazwyczaj spotykamy w eserkach. Ale spoko! Pierwsze wrażenie naprawdę jest ok. Przyznam się szczerze, że jakbym zobaczył karton, to bym powiedział, że faktycznie replika za 600 zł. Jakbym zobaczył tą replikę, to bym powiedział, że replika za 800 do 1000 zł nawet. Jeżeli chodzi o po samym wykonaniu zewnętrznym. I lecimy po kolei tak jak zazwyczaj. Mamy urządzenie wylotowe, typowe w SPR-ach. Demontujemy pierwsze urządzenie wylotowe. I tu mamy faktycznie nietypowy gwint, nietypową przedłużkę. Co prawda lufa wewnętrzna kończy się w tym miejscu tutaj, więc ta przedłużka też dodatkowo osłania lufę. Dość standardowe urządzenie, jeżeli chodzi o wygląd, no już konstrukcyjnie nie. I 14 mm gwint mamy dopiero po odkręceniu tej przedłużki w tym miejscu. Tutaj od dołu mamy oczywiście kontrę imbusową na 1,5 mm imbus. No i tak naprawdę tyle. Niestety w momencie, kiedy na przykład chcielibyśmy dać tutaj tracera, trzeba pamiętać, że lufa wewnętrzna nam wystaje, więc trzeba by założyć na 14 mm przedłużkę lufy i dopiero potem tracera. Więc zwracam na to uwagę, troszeczkę nietypowe rozwiązanie. No ale cóż, tak zrobili, tak jest. Obstawiam, że to jest wszystko dla wyglądu, po prostu, bo to ma tak wyglądać, bo ten tłumik pomienia jest standardowy, to nawet nie jest tłumik pomienia, tylko kompensator odrzutu, który można spotykać powiedzmy w palnych. Jak o tym powiedzieliśmy, to mam tak. Blok gazowy, metalowy, ze składaną muszką. Okej,
fajnie, że jest coś takiego, może się to przydać, chociaż bądźmy szczerzy, raczej replika dostanie optykę, ale mamy standardowy blok gazowy, który jest przykręcony na imbusy, tak, to są imbusy. Od dołu mamy imbusa, od boku mamy też imbusy, możemy to sobie zdemontować, odkręcić. Nie jest to na szczęście na pinach, więc demontaż będzie troszkę prostszy ewentualnie niż w tych niektórych, gdzie mamy muszkę w standardowej M4, mamy tutaj dwa piny, które żeby wybić to jest troszkę upierdliwe. I zazwyczaj są jeszcze robione z blaszki, takiej zwiniętej, więc ich trwałość też jest, powiedzmy, dość umowna. Mamy lufę wewnętrzną, która też jest metalowa, oczywiście jakieś tam aluminium, ale jednak metalowa. Na całej długości jest tej samej średnicy. Nie ma żadnych frezów, zwężeń czy cokolwiek. Jest na całej długości tej samej średnicy. Okej, wiele jej tutaj nie widać, ale luz, nie musi być jej widać. I dalej mamy front. Front jest klasyczny jak w SPR-ach, czy jak w SR-kach, w tych klasycznych 25-kach, czyli mamy pełne szyny lis z każdej, z dołu, z góry, z boków. Dodatkowo dostajemy też osłony, bo one były w zestawie, jako jedna z niewielu rzeczy, o to było w zestawie, więc fajnie. Mamy osłony na lisy. I tak naprawdę tyle. Rysy nie są w żaden sposób oznaczone, omarkowane, numerowane, nic. Więc dość prosta konstrukcja, ale przynajmniej, powiedzmy, akcesoriów możemy nadzidać ile chcemy, bo miejsca jest w opór. Dalej mamy też metalowy pierścień montażowy, coś a la Delta Ring, chociaż to nie jest Delta Ring, ale pierścień montażowy lufy i pierścień montażowy frontu. I jak go dokręciłem, to front siedzi naprawdę sztywno. Ma minimalny luz, ale jest to naprawdę minimalny luz, więc na razie sztywność robi na mnie dobre wrażenie. Tutaj się nie czepiam. Dalej, przechodzimy do głównego body. Oczywiście też aluminiowe, prezentuje się bardzo klasycznie. Jest to jedna z bardziej klasycznych M16, jakiej mi się bawiłem od bardzo dawna. Nic tutaj nie mamy udziwnionego. Co ciekawe, nie mamy też żadnych kompletnie oznaczeń, ani z jednej, ani z drugiej strony, jeżeli chodzi o Magwella. Mamy natomiast oznaczenia trybów ognia, mamy Safe Semi Auto. Mam nadzieję, że będzie widać. Mamy oznaczenia Safe Semi Auto. Po prostu nadrukowane na body one... A nie, one są lekko wgłębione, więc to pewnie jest wypalane jakoś laserowo. Te opisy. I mamy je też z drugiej strony, ale z drugiej strony już selektora niestety nie ma. Jest tylko atrapa wskaźnika, jaki tryb posiadamy. Ale pal licho, może to i prościej, bo w razie czego jakiegoś tuningu będzie łatwiej wstawić tutaj cokolwiek. Bez kombinowania z dwustronnymi selektorami ognia. Dalej, jeżeli chodzi już o manipulatory, to z tyłu mamy bardzo klasyczną dźwignię przeładowania, jednostronną. Klasyczna, jak to się tylko dało, body jest klasyczna, jak tylko się dało, więc i to jest klasyczne. Która odblokowuje nam oczywiście blaszkę i jednocześnie zatrzymuje tą atrapę suwadła w tylnym położeniu, czyli mamy ten taki, powiedzmy, softowy boltkacz, który nawet działa, aczkolwiek nie zawsze zaskakuje, przyznam się szczerze. Znaczy, ta blaszka potrafi się zaciąć. Bo... No teraz działa dobrze, ale na samym początku się nam zacięła. Więc obstawiam, że tam jakiś paproch czy coś nie wlazło do końca na swoje miejsce. Różnie to może być. Jedyne, na co zwrócę uwagę, to sam zaczep tutaj. Klapki wyrzutnika jest z kompozytu i wierzcie mi, długo nie wytrzyma. To będzie... Kilka razy to otworzymy, zamkniemy i ten plasticzek nam się upierniczy i tyle będziemy go widzieć. No ale cóż, 600 zł w dalszym ciągu, nie? To jest, wszystko rozbija się o cenę w tym wypadku niestety, albo istety. I dalej, jak już mamy te manipulatory omówione, to mamy jeszcze oczywiście zwalniacz magazynka, ale jest to też tak samo jak poprzednio. Tylko jednostronny, zwykły, klasyczny zwalniacz, nic tutaj się nie wydarzyło. Klasycznie jak to tylko możliwe. Spust klasyczny, nic dziwnego. Osłona spustu klasyczna, standardowo. Gniazdo, żadnych przetłoczeń, nic tutaj dodatkowego nie ma. Wszystko jest maksymalnie klasyczne, a jedyne co nie jest klasyczne, to mamy chwyt pistoletowy. To jest chwyt, który faktycznie kiedyś chyba w SPR-ach był w standardzie, chyba w palniakach. I to jest bardzo wygodny chwyt, z tym, że dla mnie osobiście ma jedną wadę. Ogólnie sam chwyt jest super wygodny i bardzo stabilnie przede wszystkim trzyma rękę, bo mamy i podparcie pod kciuk tutaj, mamy podparcie tutaj
pod palec środkowy, więc sam chwyt też jest tutaj mocno wybrzuszony i naprawdę on wchodzi w rękę jak ulał, wchodzi idealnie. Jedyny problem dla mnie osobiście jest tutaj ten element, który podnosi nam trochę tutaj od palca wskazującego. Co prawda jego zadanie, to nie jest tak, że on jest dla picu, to podniesienie tutaj, które odsuwa nam nasze palce od korpusu, ma spowodować, że nie jesteśmy w stanie wcisnąć spustu środkowym elementem palca. Bo teoretycznie na spuście powinniśmy pracować samym opuszkiem, czyli tym, powiedzmy, ostatnim elementem palca i najlepiej samym środkiem. Tak mówią strzelcy. I po to między innymi jest to podwyższenie, żebyśmy nie mogli sięgnąć środkową częścią palca do spustu. Ma to nam po prostu ułatwić przyzwyczajenie się do tej pracy. Przyznam się szczerze, że mi to tak sobie pasuje, bo ten element jest dość kanciasty i mocno się mi wbija w palucha. Kiedyś używałem tego chwytu, po tym jak próbowałem do niego wrócić, to uznałem, że jest dla mnie po prostu niewygodny. Kwestia już sporna, co kto lubi, co komu wygodne. W razie czego można go wymienić na standardowy chwyt. Tym bardziej, że przyznam się szczerze, nie wróżę mu bardzo długiego życia ze względu na to, że nie mamy tutaj gwintów, mamy po prostu wywielcone otwory i wkręcone wkręty trzymające pokrywkę silnika. Więc może to prędzej czy później zdechnąć, niestety, więc na to zwracam uwagę. I jeszcze jedna uwaga co do chwytu, jest to chwyt dla praworęcznego i koniec. W lewą rękę go nie chwycisz, nie ma opcji, żeby to było, znaczy okej, no chwycisz, tylko że wygoda będzie zerowa albo mniej niż zero, bo taka ta profilowana tutaj podparcie pod kciuka, no wchodzi nam pomiędzy palce i jest niesamowicie niewygodnie. Nie da się z tym chwytem normalnie grać, jeżeli jesteś leworęczny. Więc no jest jak jest. I na tym body, które już omówiliśmy, mamy jeszcze urządzenie celownicze, czyli mamy przeziernik, który jest blokowany takim drutem tutaj z tyłu, tylko musimy dobrze docisnąć go, żeby w ogóle móc to odblokować. Przeziernik się podnosi i mamy oczywiście ustawienia nocne i dzienne, czyli większy i mały i mniejszy otwór. I przyrządy tylne są oczywiście regulowane na boki, horyzontalnie. Natomiast w pionie możemy regulować sobie oczywiście przyrządy na bazie muszki, która jest wykręcana. Standardowe ustawienia jak w M-kach, SPR-ach czy w SR-kach nawet klasycznych, czy M16-kach. Dość klasyczne ustawienie, z tym, że przyrządy składane. Moim zdaniem fajne, ale obstawiam, że jak przyjdzie tu luneta, to one są na tyle wysokie, że nawet jak są złożone, to będą przeszkadzać i po prostu będą musiały stąd wylecieć. I ostatni element to jest zespół kolby. I tutaj zwrócę na coś uwagę, bo z tym spotkałem się po raz pierwszy. Zazwyczaj jak mamy kolbę stałą, to nie mamy tutaj żadnego montażu. Nie ma żadnej obejmy, żadnego nic, żeby zamontować dodatkowo pas czy cokolwiek. Zazwyczaj jak już to montowaliśmy sobie tutaj taką obejmę z taśmy po prostu, zapinaliśmy ją na rzep i ona trzyma nam kolbę. Ale w tej kolbie, znaczy przed kolbą, mamy tutaj oczko. Ja to bardziej pokażę potem na filmiku z serwisu. Tutaj mamy oczko wyprowadzone na bok z tego metalowego elementu, który jest pomiędzy bodą a kolbą. I jest to pierwsza M16, w której się z tym spotkałem. Zazwyczaj tego nie ma. Tu jest po prostu płasko, gładko, nic tutaj nie ma dodatkowego, a tutaj mamy zaczep. Jest niestety jednostronny, ale jak już mówiłem, replika jest stricte przygotowana pod praworęczną osobę, więc akurat tutaj to rozumiem. I to powinno wtedy być z tej strony, bo będziemy mieli pas od naszej strony, więc tutaj położenie jak najbardziej ma sens. I oczywiście na końcu mamy kolbę kompozytową, trochę trzeszczącą, ale to akurat standard w tych kolbach. Niestety z plastikową stopką, bo zazwyczaj jak ja miałem tego typu repliki, to stopka była już metalowa. Na dole mamy do niej zaczep do pasa. I z tyłu mamy klapkę, gdzie możemy wrzucić sobie baterię. I przy tej kolbie, to jeżeli to tylko wejdzie przez ten otwór, to praktycznie każdą baterię tam upchniemy. Wrzucałem 3000 nawet. Trójdzielne wchodzą bez problemu, z tym, że, tak jak mówię, ograniczeniem jest ten otwór i ewentualnie szerokość. Jeżeli mamy jakąś baterię naprawdę grubą, o wysokim C, to może być tak, że na przykład przez otwór nam nie wejdzie i będziemy musieli odkręcać te dwie śruby, żeby wstawić jakąś dużą, szeroką baterię, grubą, żeby pominąć te ograniczenia, jakim jest szerokość tego otworu. Z tym, że trzeba pamiętać, że ta kolba też bardzo szeroka nie jest i ta bateria jeszcze będzie musiała się zmieścić tutaj. Więc bardzo szerokiej baterii tutaj nie zalecam.
Ja tutaj tak naprawdę chyba w tej chwili bym rzucił jakąś taką kostkę rzędu 2200-2400, pewnie 11 dla reakcji na spust. Dedykowana DMR-ka, więc prawdopodobnie takie wyższe napięcie by nam dało tą lepszą reakcję na spust. I to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o wykonanie zewnętrzne, które jest, przyznam się szczerze, zaskakująco fajne, bo replika praktycznie nie ma luzów. Odrobinę tutaj pracuje nam na połączeniu, ale żeby to wywołać, to musimy się naprawdę do tego przesadzić. Jest! Nie klekocze, nie lata. Front też siedzi sztywno z minimalnym tylko luzem, więc złożone jest to zadziwiająco dobrze. I dalej trzeba patrzeć na to, że to jest replika, która kosztowała niecałe 600 zł. No zaoszczędzili na kartonie ewidentnie, ale sama replika zewnętrznie wykonana jest naprawdę przyzwoicie i jest prosta, bo sprawdzałem osiowość, jest ok. Jest odrobinę, patrzy w górę, odrobinkę, ale to jest do ustawienia, więc moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze. Jak będziemy wstawiać to Minecrafta, to nie boję się, że będę miał z tym jakiś większy problem, więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Chyba, że dostajemy całkiem fajny środek, no do którego zapraszam Was już w tej chwili. Zobaczcie, jak to wygląda w środku, a potem zrobimy testy. No to bierzemy się do rozbierania Double Barrela Karasia. Repliczka taka, powiedzmy, mini SR na standardowym gearboxie V2. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Wow! Tego się nie spodziewałem. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to na dyszy mamy opis długości 21 mm i dysza jest aluminiowa. Wow! What the co tu się stało? No, ale zaczniemy jak zwykle od lufy i komory. Body nas raczej mało interesuje, bo to już omawialiśmy. To też na razie poczeka i bierzemy się za lufkę. Lufka, jak łatwo się domyślić, 510. O ciężko badalnej średnicy. No, tak widać, że obrobiona dość przeciętnie, nie ukrywam. Ta korona widać, że jest taka niezbyt wygładzona. Widać ślady pracy maszyny w okręgi. No, jak jeździmy tutaj na przykład jakimś narzędziem, to od razu czujemy, powiedzmy, ślady obróbki. No, nie za dobrze, jeżeli chodzi o samą lufę. Komora rotacyjna z oznaczeniem, w którą stronę mamy hopka. Czyli dociskamy hopka w dół, czyli tak jak w większości komór jest. Ramię chodzi dość prawidłowo. Nie mamy żadnego klikania, żadnych znaczków. O. I wszystko ładnie wychodzi. Wszystko aż jest... ocieka smarem. Trochę syfiaście to wygląda. Na co zwrócę od razu uwagę, albo to, co raczej rzuciło mi się w oczy, to, że gumka ma frezy, wygląda trochę jak gumka Modify. Tutaj ma takie żebrowanie. Znaczy nie Modify, jak gumka Maple Leafa. Moment, co to się dzieje? Jest na pewno stock? Nie no, ale to nie jest gumka Maple Leafa, gdyż w środku jest standardowy element podkręcający. Lufa widać już sciemniała od gumki. Okno nie jest za duże, ale powiedzmy sobie, jest sztokowa lufa raczej do wymiany. W środku w gumce mamy standardowy element podkręcający, nie mamy jakiegoś wypłaszczenia czy czegoś takiego. Pewnie nie będzie tego widać, niestety. Ale gumka jest standardowa. I dystancer też jest standardowy, więc no... Ciekawe, że jest ten, są te kołnierze doszczelniające. Ale nie jest to źle. Dzięki temu ta gumka prawdopodobnie lepiej się uszczelnia w komorze i super. Do tego gumka jest dość miękka. Jeżeli chodzi o sam system hop-upu, to ja mam bardzo dobre wrażenie, bo i komora wygląda całkiem przyzwoicie i gumka nie wygląda na jakąś ostatnią. Gorzej wypada lufa natomiast niestety i to drastycznie gorzej, bo to jak jest wykończona, jak jest obrobiona, to wygląda słabo, ale bądźmy szczerzy, że to nie jest droga replika, która kosztuje, ona kosztuje co, kilkaset złotych, więc no, na tym trzeba było przeoszczędzić i jeżeli to jest zrobione przyzwoicie, no to automatycznie zazwyczaj no lufa wyszła jaka wyszła. Najbardziej mi dziwi, że tam jest tyle smaru nadzidane, nie wiem po co. Rozkręcimy kolbę, bo nam najbardziej przeszkadza, bo jestem ciekawy, czy jest to kolba z długą śrubą, czy krótką. Krótka śruba u góry w korbie, więc to niestety nie jest zbyt dobra wiadomość,
bo to oznacza, że druga śruba, która jest w kolbie, jest gdzieś tutaj i trzyma kolbę przykręconą do wody. I dostęp do tej śruby mamy oczywiście, tak jest, tutaj głęboko w środku, widzicie? No i czasami to bywa problem, żeby jakimś śrubokrętem tam sięgnąć, tylko że tutaj też mamy dość mocno ograniczone miejsce. Tutaj zwracam uwagę, że jeżeli rozbieracie taką kolbę, to postaracie się, żeby ta śruba z tego swojego gniazda nie wypadła, bo potem jest bardzo ciężko ją tam z powrotem wsadzić. No robota jest średnia wygoda. Kolejna rzecz, no mamy szybką wymianę sprężnej. To mamy bardzo szybką wymianę sprężny, bo dosłownie od razu po wyjęciu kolby mamy dostęp do sprężyny. Sprężyna, no szacowałbym jakieś M110-M120, dość krótka, żeby nie być gołosłowym, to jest długość standardowej sprężyny. Tak więc widzicie, jest wyraźnie krótsza. No ale przynajmniej szybka wymiana, no to dla mnie już jest duży plus, dużo mi to ułatwia w ewentualnym tuningu i to jest plusik dla tej repliki już jakiś tam. No, bardzo ciekawie ułożone przewody, nie ukrywam. Tu były za długie, więc je tak pozwijano. No można i tak, no nie wygląda to za ładnie, taki troszkę miszmasz, ale póki działa, póki nie uszkadza to przewodów, to niechaj tak zostanie. Nie, może ten kabel był za krótki, żeby go pociągnąć na drugą stronę i przerzucić na tą. Ciężko mi powiedzieć. Wyciągamy silnik. O, silnik ma jaką ładną wieżyczkę. Widzicie? Silnik ma wieżyczkę chyba CNC i nawet tutaj mamy łożysko na wieżyczce, więc spoko, ale sam silnik to żadna neodyma, niestety nie ma też żadnych oznaczeń, nie wiadomo co to jest. Chaoli motor, nie wiem, to chyba nie jest Chihai, Chihai się inaczej pisze, więc to tylko tyle, nic tu więcej nie ma. Ciekawi mnie, że wieżyczka wygląda ewidentnie premium i zresztą zębatka tutaj na silniku też wygląda bardzo ładnie, ale sam silnik, no, chodzi, ma słabe magnesy, ale może miała dobre uzwojenie. Ciężko mi powiedzieć, nie mam żadnych oznaczeń, nie jestem w stanie tego zidentyfikować. Odkładamy na bok. Wadą niestety jest to, że chwyt nie ma insertów metalowych, mamy tylko plastikowe gwinty, więc kilkakrotne przykręcenie stopki prawdopodobnie skończy się dla tych gwintów tragicznie. Chwyt mamy przykręcony na dwie śruby, ale i w chwycie mamy 4 otwory i mamy też 4 gwinty w gearboxie, więc w razie czego jakiejś awarii dalej możemy się poratować, więc plus. No i mamy gearbox uwolniony z body, quality control pass. Szkoda tylko, że nie trzyma się, okej, bądźmy szczerzy, ta plomba i tak powiedzmy odpada, ale potem skoro to już teraz odpada, to jeżeli masz tą replikę i chciałbyś się oddać na gwarancję, to może się przyczepić, że plomba odpadła, no ale cóż, nic tutaj nie poradzimy. Łożyska 8 mm, mamy tutaj też ładny opis Bell, szkoda, że nie Double, no ale okej, trochę dziwne. Mamy boltkacza, troszkę inny niż zazwyczaj kształt boltkacza. Może dlatego, że w niektórych replikach prawdopodobnie jest dwustronna dźwignia, czyli tutaj jakiś jeszcze element ją porusza. A poza tym układ dość standardowy. Jeżeli chodzi o sam szkielet, powiedzmy pierwsze co się rzuca to tak, no mamy tutaj jakieś wzmocnienie, ale jest to malutki plasterek. Niewiele wzmacnia, tutaj nie mamy nic, od dołu też nic nie mamy, tu też mamy mały plasterek. I tu też nic nie mamy, więc jeżeli chodzi o trwałość samego szkieletu, to za wiele bym od niego nie oczekiwał. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Dziwne jest trochę, że podkładki kontrujące są tylko na dwóch tylnych śrubach, na dwóch przednich ich nie było, po prostu były śruby. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Pierwsze, na co muszę zwrócić uwagę, to dość miękkie przewody. Przewody nie są sztywne jak to zazwyczaj w Chińczykach, tylko naprawdę są dość miękkie. Sprawdza rzeczywiście wtyczka Tamiya, ale kijej w oko, niech będzie. Nie mamy też żadnego bezpiecznika, który prawdopodobnie byśmy usuwali, jeżeli by ta replika miała być używana. No i tak prawdopodobnie, jeżeli by miała być używana w elektryku, to poszedłby do niej MOSFET.
Wyjmiemy sobie pneumatykę na razie na bok i zajmiemy się mechaniką. Antyrewers nas w tej chwili mało interesuje. Może zaczniemy od razu od podkładkowania sprawdzenia. Zanim zacznę wyciągać zębatki i tak dalej. Kontrowało nam zębatek. No kręcą się w miarę ok. Aż to skręcę, bo aż jestem trochę w szoku. Zębatki są bardzo sztywno. Jedynie środkowa zębatka ma minimalny luz, dosłownie minimalny. Może jakiś 0,1, może nawet nie. Naprawdę... Wow, podkładkowanie był, powiedziałbym, że bardzo bliskie perfekcji, poza jedną rzeczą. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale zobaczcie, na ile wystaje na przykład oś tej zębatki. Widzicie? I to samo w zębatce środkowej. No ta wystaje wyjątkowo mocno, ta wystaje troszkę słabiej. Znowu tutaj wystaje nam całe łożysko. Natomiast tutaj te łożyska są wpuszczone tak jakby w obudowę. Czy te gniazda są tak nietypowo, że te łożyska są tak schowane? Więc tu jest troszkę dziwnie, aczkolwiek jeżeli chodzi o pracę zębatek, to nie mam zastrzeżeń. Jak do stoka, naprawdę, powiem szczerze, gorzej, dużo droższe repliki widziałem podkładkowane. Ewidentnie widać tutaj na podniesieniu, co może mieć troszkę negatywny wpływ, jeżeli chodzi o miejsce na przykład na innego typu zębatki. Zaraz spróbujemy wstawić tu SHS-y, czy na przykład SHS-y tu wejdą. Oczywiście nie będę tego podkładkował, wstawiam tylko, żeby zobaczyć, czy jest ogólnie na nie miejsce, czy ja jestem w stanie ścisnąć to wszystko. Ale i czy jest tego miejsca na tyle, żeby dało się to jakoś wyregulować. Ogólnie zębatki wchodzą. Ta zębatka jest trochę wyżej. Nie, sądzę, że dałoby się to zrobić, więc standardowy układ zębatek też wchodzi, nie będzie problemu. Więc okej. Okay. Nietypowe, powiedzmy, gniazda, nietypowo osadzone gniazda na łożyska, ale nie jest to jakiś tam problem, który by powodował jakieś, powiedzmy, trudności w ewentualnym tuningu. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Nie zauważam takich problemów. Co do szkieletu dalej, od środka nie mamy tutaj żadnych wzmocnień. Tutaj, bo czasami tutaj na przykład cyma ma wzmocnienia w tym miejscu. Tutaj nic takiego nie mamy. Wszystko metal tutaj zabudowane, więc jeżeli chcielibyśmy do tego szkieletu na przykład wstawiać Minecrafta, to od razu mówię, raczej będzie ciasno, bo to wszystko trzeba by usunąć, całą tą nadlewkę. Nie przestrzegam. To wszystko wymagałoby pracy. Co do elektryki, klasyczna kostka stykowa, klasyczny układ, żadnych MOSFETów, żadnych bajerów, po prostu przyrzutowane kable, obwód na plusie do zamknięcia i tyle. Standardowo, jak to tylko możliwe. Odkładamy na boczek i bierzemy się za pneumatykę. Dysza, jak już mówiłem, opisana 2100. Sprawdźmy to. 2097. Okej, okay. Wymiar by się zgadzał. Wow! Aluminiowa głowica tłoka. Do złudzenia przypominająca Max modela. Nie ukrywam. Z o-ringiem prowadzącym, z o-ringiem rozprężającym się, tłok z trzema stalowymi zębami. Powiem szczerze, no głowica robi na mnie wrażenie bardzo pozytywne, to rzadkość. No niestety, poza tym, że robi pozytywne wrażenie, to niestety nie ma szczelności na niej żadnej. Zero. Tak? Co ciekawe, o-ring prowadzący jest też luźny i prawie nie mam wrażenia, żeby prowadził faktycznie tą głowicę, ale może to i dobrze, przynajmniej nie ociera głowica o cylinder, który jest stalowy i typu 2, to jest chyba dwójka. No ale ten o-ring w ogóle się nie uszczelnia, zaraz zobaczymy, czy jeżeli go oczyścimy z tego zabziabganego smaru, to coś to pomoże. No zero. Moment, gdzieś miałem o-ringi. Zmieniłem o-ring. I mamy 100% szczelności. Skoro już uszczelniliśmy to połączenie, wymieniać o-ring, to tak, wiemy, że połączenie głowicy cylindra też jest szczelne, skoro ogólnie się w tej chwili to uszczelnia. Ach. Więc wypychamy ją. Uszczelnienie głowicy cylindra jest na jednym o-ringu i mamy jeden duży
okrągły zderzak głowicy, dość miękki, ale gumowy. Żadna to jakaś tam wybitna rewelacja, ale swoje zadanie spełnia, głowica jest ogólnie szczelna, więc no nie czepiam się. Choć wygląda dużo mniej fancy niż na przykład głowica tłoka, która jest no wyjątkowo fajna. To teraz jeszcze sprawdźmy co jak ze szczelnością samej dyszy. Dysza posiada w środku jeden o-ring uszczelniający, nie ma dwóch. Wysunięta i mamy pełną szczelność, więc no... Gdyby nie ten o-ring, to byłoby, to powiedziałbym, że rewelacyjnie. Wow. No, nie ukrywam, że to jest autentycznie perełka. Ładnie opisane. High performance piston bell. Czyli ogólnie moja ocena jest pozytywna. Pierwsze wrażenie robi to bardzo dobre. Dużo lepsze niż się spodziewałem i no wow. No nie spodziewałem się w takich rzeczy wylepić za te pieniądze. Więc co nam zostało? Zobaczmy jak to będzie strzelać. Składamy do kupy i w teren. A, jeszcze zapomniałem o zębatkach trochę pogadać. Zębatki wyglądają bardzo standardowo, mają opóźniacz, ale poza tym standardowe zębatki, tak bardzo jak to jest tylko możliwe. Dość mocno nadzidane było smaru na powierzchni, już zacząłem to czyścić. Ale nasmarowane są ok. Trochę za obficie, szczególnie tutaj na blatach, ale poza tym naprawdę nie jest źle. Po usunięciu tego smaru z blatów od razu te zębatki się dużo fajniej kręcą. Dobra, jesteśmy na terenie testowym, będziemy testować Espera od Double Bella, czyli od byłego Boya. Zaczynamy jak ostatnio od Chrono. Sprawa wiadomo, ja trochę doszczelniłem, bo jak widzieliście w części serwisowej, co nieco trzeba było tutaj poprawić. Więc zobaczmy co nam powie Chrono po moim. 1,43 Joula. 1,43 Joula. 1,44 Joula. 1,44 Joula. 1,42 Joula. 1,4 Joula. 1,43 Joula. 1,38 Joula. Czyli perfekcji nie ma, to jest odpowiednik około 400 FPS-ów. Rozrzut mamy... No, bo ten ostatni strzał był coś niski. No rozrzut mamy około 3 FPS-ów po tej robocie. Plus jeden strzał mamy ewidentnie niższy o te 5 FPS-ów. Nie wiem czemu. Możliwe, że ja coś źle z ten, ale to jedyny taki odskok, jaki nam się trafił. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to słońce trochę przeszkadza. Te wszystkie wartości. Okej, okay, dobra. Zobaczyć. Dobra. Tak czy inaczej, no mamy około 350 FPS-ów na kulkach 25. Na nieustawionym hopku, bo w sumie o tym jeszcze nie pomyślałem. To jeszcze hopek najpierw. A może sprawdzimy, czy coś się zmieniło w sumie po regulacji hopka. Więc szybkie chrono. No mamy spadek FPS-ów i to dość wyraźny, bo na 330 FPS-ów nam spadło, czyli na 1,26 Joula na ustawieniu hopka tylko do 25, więc niestety gumka no niezbyt rewelacyjna, delikatnie mówiąc. Pamiętajcie, ja tutaj nic nie doszczelniałem poza wymianą tego ringa. Dobra, mamy ustawionego hopa i robimy testy. I jak zawsze zaczynamy od odległości 40 metrów. Dobra, bierzemy się za test strzelankowy. Zobaczmy jak będzie z trafianiem. Na razie 40 metrów. Źle nie jest, rewelacyjnie też nie. Testujemy na S-Magu od Specny. To jeszcze teraz sprawdzimy na automacie. Chociaż ta replika nie będzie strzelać w automacie, ale co tam. O, ale wszystkie w jakiej ładnej grupie poszły. Magazynek też od Specny, tylko już ten bardziej klasyczny. Troszkę głośno chodzi ten mechanizm, świszczy. Ja go nie podkładkowałem, żeby nie było. Jest tak jak był w stoku. Więc no tutaj też by było to nie to do poprawy, ale rozrzut w automacie jest bardzo fajny, bardzo stabilny. Moim zdaniem strzela celniej niż SSG-1, które przed chwilą testowaliśmy. To prawda, wiadomo, trochę większa lufa, no i tu mamy lepiej dobraną ilość powietrza, bo tu mamy cylinder typu, o ile pamiętam, drugiego, a lufę mamy koło... 470 chyba. Nie, lufa jest 510, jak mierzyłem. Tak? Tak, jest 510 lufa. Więc powietrza jest tak
mocno, mocno na styk, więc to też może powodować, że mamy troszkę spadków FPS-ów. No ale dobra, na 40 metrów raczej nie ma problemu, przejdziemy na 50. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, jesteśmy na 50 metrach i jak zawsze zaczynamy od semi. Później auto. Włączyłem tu kamerę? Tam to włączyłeś, nie? Tak, tak. Kolejny mak, GNG, piaskowy, ten podający do ostatnia, do ostatniej kulki. Wow, wow, shit! Kosmos! Bez większego bólu na 50 trafiamy, a zobaczmy jak w automacie. I po kulkach magazynek podał bez problemu. Wyjątkowo mało kapryśne dzisiaj magazynki. Magazynek od SSG1. Magazynek PTS. Metrów? Bez problemu. Naprawdę jestem zadowolony. Dobra, 60 metrów i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie trafiać. Ogień pojedynczy, dalej męczymy PTS-a. Pewnie już jakaś poprawka, bo przy tej mocy to jednak. Po kulkach. Tak jeszcze się skończyła, jeszcze coś mamy w drugiej. Mamy krajtakowski magazynek. Na 60 metrów, co prawda z poprawką, bo celności moim zdaniem wystarcza, bo naprawdę kulki lecą stabilnie i lecą w cel. Ulad wróci do Was za chwilkę, za momencik. Dobra, wracamy. Celności starcza, bo jestem w stanie się wstrzelić, z tym, że muszę celować dosłownie tuż nad plandekę, tuż nad, żeby trafić w cel i trafiam też w dolną połowę celu, więc mamy opad na tej odległości 60 metrów około metra. Może nie całego, więc dość dużo, ale wstrzej się idzie, więc celności wystarcza, co moim zdaniem jest zaskoczeniem, bo myślałem, że ta lufa będzie dużo gorszej jakości. Jeszcze zobaczymy na auto. Koniec kulek. Został nam chyba ostatni magazynek, ten, który ty dokupiłeś. Tak, 2075 kulek krótki. Tak wchodzić niekoniecznie chciał. Kaleś mówi, że wygląda z tym magazynkiem zacnie. Kwestię zostawiam Wam. Trochę wieje, więc dzisiaj też trochę z rozrzutem nam pomaga, powiedzmy, utrudnia, można powiedzieć, wiatr. Ale zobaczmy. No, bądźmy szczerzy, te 60 metrów to jest jednak
graniczny zasięg dla tej repliki i raczej dalej nie będziemy iść, więc przechodzimy do podsumowania. Jesteśmy po testach Double Bella SPR. Bardzo fajnie, a nawet powiedziałbym zaskakująco celnie to strzela, bo spodziewałem się, że na te, bądźmy szczerzy, 60 metrów to już będzie taki rozrzut, że Panu Bogu w okno, a tu naprawdę było ok. Ok, nie starczało mocy. 25 kulki, odległość 60 metrów, niecałe 1,3 joula na ustawionym hopku, no to jest trochę mało, nie ukrywajmy. Daje się to wykręcić, ale powinna to do tego być cięższa amunicja i może byśmy to jakoś to wycisnęli, ale z tym kopkiem, jakbyśmy dali 30 kulki, to by nam zostało co, 1 joule, może trochę więcej, więc raczej temat słaby. To jest to, co ta replika potrafi i celność jest na te ok. Zasięg, jak sami widzieliście, 50 metrów spoko, 60 metrów raczej z dużą poprawką da się trafić, bo celne jest, ale zasięgu troszkę brakuje. Zewnętrznie wykonane jest bardzo fajnie. Pomijam karton, który jest wykonany tandetnie, zawartość kartona to w ogóle jakaś poracha, ale to jest replika za niecałe 600 zł i trzeba to wziąć pod uwagę. I body naprawdę jest ok. I replika, jak sami widzieliście, strzela naprawdę celnie, jak na te pieniądze. I to jest moim zdaniem naprawdę ciekawa propozycja, bo w tej cenie spodziewałem się dużo mniej od tej repliki. Głowica tłoka, wow, aluminiowa i wyglądająca w ogóle super. Chociaż nie, dysza tu była szczelna, przepraszam, dysza była szczelna, nawet dysza była opisana długością, co też było dla mnie szokiem. Ogólnie praca mechanizmu jest taka... Ja nie zmieniałem tu podkładkowania, wszystko jest tak, jak był stok, jak ten. Świszczy strasznie. Strasznie świszczy. Więc trzeba by nad podkładkowaniem trochę posiedzieć jeszcze. Może te zębatki są po prostu głośne, też tak może być, ale tutaj no niestety tego nie testowaliśmy. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą repliką, bo zakładałem się, że to będzie jak stare boje, czyli delikatnie mówiąc szrot. A tu jest naprawdę ok. Może nie jest to najlepsza replika, ale jak za 600 zł, to co mogę kupić w tej chwili za 600 zł? Co... specne Kora, Flexa, bo na Kora chyba mi nie starczy i kupię plastikową replikę, tu mam metalową replikę, naprawdę dość fajnie konstrukcyjnie zbudowaną, ktoś mnie gryzie, więc moim zdaniem naprawdę ciekawa propozycja. Ktoś chce demerkę na M4 i nie chce dużo wydać i chce mieć przyzwoitą bazę, żeby wymienić po prostu dobrze środek, to to jest opcja, bo wnętrze jest bardzo typowe, jest standardowe praktycznie jak to tylko możliwe, więc wejdzie szkielet retro i nie musimy się pierniczyć z dwustronnymi selektorami. Wejdzie inna komora, wejdzie inna lufa, inna gumka, tu wszystko praktycznie da się wymienić. Więc jako baza naprawdę spoko, szczególnie w tej kasie. Szczególnie w tej kasie. Jeżeli macie jakieś pytania, czy do mnie, czy ewentualnie do Karasia, który jest właścicielem tej repliki, będzie ją teraz użytkował, to piszcie, są komentarze. Mogłem o czymś zapomnieć, mogłem o czymś nie powiedzieć. Przyznam się, że nagrywam trochę w pośpiechu, bo Mapi już do mnie dzwoniła, że ona już by chciała jechać, więc no, siłą rzeczy trochę się śpieszę. Tyle mogę powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, piszcie, pytajcie. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, zapytać innego, niezwiązanego z leską, cokolwiek, zapraszam do komentarzy. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję Karasiowi za dzisiejszą pomoc w nagrywaniu oraz udostępnienie repliki do recenzji i do zobaczenia ponownie.